Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Daniel Kostecki, a ze mną jest dzisiaj nasz gość specjalny Mateusz Chrobok. Witaj Mateuszu. Dzień dobry, cześć. Drodzy Państwo, dzisiaj porozmawiamy sobie o gorącym temacie związanym ze sztuczną inteligencją. Mateusz chyba mogę Cię by śmiało nazwać ekspertem i osobą, która siedzi w tym temacie dłużej niż on dla nas jako szerokiej społeczności jest popularny. Przez parę lat miałem okazję współpracować z takimi testami, które jeszcze nie były nazywane szumnie sztuczną inteligencją. Teraz to się tak przyjęło. Ogólnie uczenie maszynowe i rzeczy dookoła tego, które wydają nam się coraz inteligentniejsze, to jest coś, przy czym pracuję od wielu lat. Super, więc mam nadzieję, że tutaj kilka tematów uda nam się wyjaśnić, zwłaszcza w kontekście dotyczącym amerykańskich spółek, które, jak wiemy, w tym roku niesamowicie zaczęły zyskiwać na wartości, jeszcze de facto nie generując zysków dla swoich akcjonariuszy z tytułu właśnie sztucznej inteligencji, a dopiero tak naprawdę wskazując na to, że produkty z tym związane mogą się pojawić w przyszłości. No i właśnie chciałem zacząć może od tego, czymże ta sztuczna inteligencja twoim zdaniem jest, jak my mamy to odbierać, no bo my to odbieramy w formie jakiejś komunikacji tekstowej, w formie tworzenia jakichś grafik, przerabiania jakichś elementów, czy to filmowych, graficznych, nie wiem, tworzenia wizualizacji wnętrz, budynków, etc. Takie powiedzmy graficzne zajęcia, no ale to czy to jest coś, na czym można zarobić miliardy dolarów? Właściwie to. Wszystko wskazuje na to, że ze względu na to, że sztuczną inteligencję zazwyczaj definiujemy jako taką zdolność maszyn do wykazywania ludzkich umiejętności, to jeżeli te maszyny będą miały nieskończoną ilość mocy obliczeniowej, żeby robić te rzeczy bez przerwy, bez snu i będą wystarczająco dobre, to wydaje mi się, że nie jest dziwne, że ktokolwiek doszukuje się tam dużych pieniędzy. No bo jeżeli nie będziemy potrzebować wykwalifikowanej kadry, tylko będziemy mogli kopiować wielokrotnie pewne. Takie twory, które będą w stanie rozwiązywać za nas problemy, to pewnie one zwiększą produktywność. I to jest moim zdaniem kwintesencja tej gorączki złota, która w tej chwili ma miejsce, tak naprawdę. No właśnie, i może pomócmy też o tym, że to się może dzielić na, na kilka elementów, jeżeli chodzi też o potencjał zysków spółek, yy, amerykańskich przede wszystkim, e, czyli mówimy sobie o temacie dotyczącym tworzenia infrastruktury, na której ta sztuczna inteligencja, to uczenie maszynowe może działać, yy, po aplikacje, które są finalnie dla nas, użytkowników, ale oczywiście też dla firm, gdzie my pewnie mnóstwa tych aplikacji nigdy na oczy nie zobaczymy. One w tle będą działać w wielkich korporacjach, ułatwiając im chociażby jakieś procesy zarządcze, czy jakieś restrukturyzacyjne, po prostu zmniejszające koszty, czyli zwiększające efektywność, a więc produktywność, dzięki czemu mogą zarabiać lepiej, więcej i szybciej. A więc może pomówmy sobie o spółce hit tego sezonu, czyli Nvidia. Co takiego ta Nvidia robi, że ona tyle na wartości w tym roku już zyskała? Myślę, że żeby dobrze to przedstawić w kontekście trzeba powiedzieć jak dochodzi w ogóle do tworzenia takich metod uczenia maszynowego, bo to, że na końcu mamy jakiegoś tam ChatGPT, Barda czy jakąkolwiek inną aplikację korzystającą z metod sztucznej inteligencji, tak jak na przykład tych LLM-ów, to to trzeba wytrenować. Żeby to wytrenować, to są z grubsza, do tego ciasta potrzebne są dwa składniki, czyli dużo danych i dużo mocy obliczeniowej. I potem oczywiście jeszcze jest przepis na wyrobienie tego ciasta. I teraz w tej gorączce złota, gdzie każdy chce zaoferować jakąś usługę, która stworzy dodatkową wartość albo oszczędzi coraz bardziej czas ludzi poprzez zrobienie pewnych zadań za nich, mamy właśnie do czynienia z tym, że. Te łopaty, kilofy są sprzedawane właśnie przez Nvidia, bo Nvidia jest w chwili obecnej liderem, jeżeli chodzi o karty graficzne, takie dedykowane właśnie do przetwarzania i trenowania modeli. W związku z tym właściwie prawie każdy poza Googlem, który ma swoje jednostki tensorowe, ale no nie można ich kupić na wolnym rynku, prawie każdy kupuje od Nvidia. Ponieważ wprowadzili oni nowe serie niedawno swoich jednostek, które są lepiej dedykowane do przetwarzania grafiki, dźwięku, tekstu, czyli właściwie tych takich typowych form, z, którymi, z których my korzystamy, to wygrywają coraz większą część rynku. A firmy, które chcą teraz ugrać więcej na tej gorączce złota, no oczywiście chcą, poszukują tego sprzętu, więc. Popyt jest niewyobrażalnie wielki na chwilę obecną, a nie ma innego dostarczyciela poza Nvidia, który taki sprzęt dostarcza z takimi możliwościami. Co jest tutaj ważne do zaznaczenia? Dzięki temu, że pojawiają się te nowe generacje, to koszt wytworzenia takich modeli sztucznej inteligencji maleje, co oznacza, że nie tylko największe firmy, bo szacuje się, że GPT-4, ten model w czat GPT, który jest teraz najczęściej używany, to bez marży to takie wstępne szacunki są, że wytrenowanie kosztowało 63 miliony dolarów. To nie jest możliwe dla małych, średnich firm, natomiast ten koszt przetrenowania cały czas maleje i mam miejmy nadzieję, że taki, taka, taki element się utrzyma. Natomiast, żeby cokolwiek przetrenować, to i tak potrzebujemy mocy obliczeniowej. Czyli Nvidia generalnie sprzedaje coś, co jest potrzebne firmom tu i teraz, żeby tworzyć modele, a później jest wielka niewiadoma, czy to, co te firmy na podstawie tego wszystkiego stworzą, się sprzeda, bo to się dopiero okaże, więc można powiedzieć, że Nvidia czerpie korzyści w tym momencie, a czy będzie czerpać dalej, to już zależy, czy faktycznie te produkty, które powstaną, jak na przykład Copilot Microsoftu, no, bo uh -huh. z tego co słyszałem, no ostatnio nawet Microsoft powiedział, że chce 30 dolarów za dodatkowy abonament dotyczący copilota. Czy to w ogóle ludzie przyjmą i będą z tego korzystać? No bo jak się okaże, że nie będą z tego korzystać, że to w sumie no fajne, ale czy to warte tego? Nie wiem, robi błędy, nie podoba mi się i tak muszę poprawiać po nim, etc. To wtedy taki popyt może siąść. No właśnie, bo jest jeszcze kwestia taka, czy Twoim zdaniem na przykład na Nvidia będzie w stanie dowozić coraz więcej tych podzespołów, które są potrzebne do funkcjonowania AI, czy to był taki jednorazowy strzał, boom, moda chwilowa, a potem to wszystko siądzie albo pojawi się jakaś większa konkurencja, ewentualnie kto może być konkurentem dla Nvidia. Na chwilę obecną sytuacja wygląda tak, że GTC, czyli ta konferencja taka coroczna NVD, od kilku lat nie była zdominowana przez sprzęt dla konsumentów, czyli dla graczy. Zawsze to były nowe karty graficzne, z nowymi możliwościami. Wcześniej jeszcze, oczywiście, były one szeroko wykorzystywane do kopania kryptowalut, czyli do wszystkich operacji związanych z blockchainem a w tym roku GTC bardzo silnie skupiło się właśnie na sprzęcie serwerowym. Na zasadzie my już nie idziemy B2C i nie sprzedamy tych, nie sprzedajemy tych rzeczy głównie do konsumentów, tylko sprzedajemy to właśnie B2B, mając na uwadze, że to staje się coraz większa część naszego rynku. No i oczywiście to nie jest tak, że konkurencja nie śpi, nie ma zupełnie żadnej konkurencji. Natomiast poprzez lata wprowadzania takiego tak zwanego GPGPU, czyli General Purpose Graphic Processing Unit, Nvidia stworzyła pewien Standard. I ten standard, ponieważ bardzo szeroko się przyjął, i powstały na szczycie tego standardu bardzo wiele e, stosów oprogramowania, czyli takich frameworków, bardzo dużo rozwiązań, które są po prostu do tego przystosowane, im jest łatwiej, bo mają cały ekosystem. Natomiast, oczywiście, mamy innych producentów, którzy bardzo patrzą i chcieliby też część tego tertu tortu ugrać. Oczywiście takim naturalnym producentem, który też walczy o część rynku jest firma AMD ze swoimi kartami graficznymi. Tam jest trochę inny stos technologiczny. One są uznawane przynajmniej na chwilę obecną za słabsze, jeżeli chodzi o zastosowanie w takich miejscach. Patrzy na to też bardzo silnie Intel, czyli właściwie każdy. Producent gdzieś tam chipów, który próbuje uzyskać, ugrać kawałek tego tortu. Problem jest taki, że na chwilę obecną nie ma jeszcze takiego całego ekosystemu, żeby silnie wesprzeć tych innych producentów, no bo te sprzęty też są efektywnie słabsze. Natomiast są też takie, ja to nazywam ruchami wywrotowymi które na przykład próbują stworzyć pewną wspólną warstwę dla działania takich modeli, bo jednej rzeczy, której nie wspomniałem, to że to nie jest tylko tak, że przeuczymy model i on potem działa za darmo, tak jak na przykład ten Copilot. Żeby ten Copilot działał, to potrzebujemy też tych kart graficznych albo mocnej maszyny, która gdzieś tam spowoduje, że on będzie generował nam odpowiedzi w jakimś tam konkretnym tempie, a nie że będziemy cały dzień czekać na to, aż Copilot nam podpowie, co tutaj zrobić, jak tego Excela wypełnić. Więc ten sprzęt jest też potrzebny, żeby te modele działały. Natomiast co do tej działalności wywrotowej, to pojawiają się takie frameworki, to znaczy pojawiają się takie rozwiązania, które próbują dać możliwość użytkownikom uruchomienia tego typu modeli na niezależnie jakim sprzęcie. I to jest dosyć ciekawe, bo to może oczywiście działać na grafikach Nvidia, może działać na samym procesorze, ale oczywiście będzie wolniej, może działać na grafikach z firmy AMD, a także pojawiają się takie, szczególnie dla tych modeli open sourceowych, które działają nawet na telefonie. Są wolne, są mniejsze, nie są takie. Sprytne, nie mają tak wiele wiedzy skompresowanej w sobie, ale moim zdaniem jest to bardzo ciekawy trend, który pokazuje, że właściwie te modele za chwilę będą wszędzie. Natomiast w zależności od tego, jakich będziemy oczekiwali zastosowań, to będziemy korzystać z innych miejsc. No i to będzie pewnie powodowało też, że wycena i koszt będą w pewien sposób się równoważyć dla działania takich modeli. Więc, tak jak wspomniałeś, Copilota, no on jest bardziej dedykowany. Takiemu Enterprise'owi, no i zakładam, że on właśnie będzie działał na tych dużych, ciężkich maszynach, które też mają dosyć spory koszt do działania. No właśnie, i teraz tutaj mamy jakby pierwszą wersję powiedzmy próby materializacji biznesu AI. No pomijam czat, który też miał być chyba open source'owy w miarę, znaczy nie tyle open source'owy, co po prostu darmowy dla większości, a tutaj nagle się pojawiło do OpenAI możliwość płatna, czyli taka wersja premium powiedzmy. Więc tutaj też próba monetyzacji tego biznesu w jakiś sposób. Jakich Tutaj narzędzi, my, jako tacy odbiorcy końcowi, możemy się spodziewać w najbliższym czasie, bo powiedzmy, dla osób, które nie siedzą za bardzo w tym wątku, no to tak, copilota możemy znać, pracujemy biurowo, fajnie będzie pisać za nas maile, robić Excel i tak dalej. Czy zrobi to poprawnie? No to się dopiero okaże. Mamy mid journey, czyli grafiki różnego rodzaju, no piękne obrazki w social mediach latają. Nawet widziałem eksperymenty znowu: jak zarobić pieniążki, za bardzo nic nie robiąc, tylko tworząc grafiki czy też TikToki i potem zdobywać dziesiątki tysięcy fanów, lajków, a potem jakoś to monetyzować. No, pomysłów jest wiele. Chat GPT, za pomocą którego tworzymy skrypty, potem wrzucamy do awatara, który nam nagrywa YouTube'a, na przykład, jeszcze naszym głosem albo i nie naszym. Też możemy to już robić w sumie za pomocą kilku kliknięć, próbować zbierać jakiś ruch na, na kanale YouTube czy na TikToku. No, i to są takie narzędzia powszechne, jakby dla nas, które widzimy. Natomiast ty, siedząc tym bardziej, czy widzisz jakieś tutaj też ciekawe narzędzia, czy to dla przedsiębiorstw, czy to dla nas, użytkowników końcowych, o których jeszcze za bardzo my nie wiemy, ale z chęcią w przyszłości będziemy mogli z nich korzystać? co, Jest tego eksplozja, więc ja śledząc tego, ten rozwój, tak naprawdę. Sam mam pr problem, żeby z tym nadążyć, bo cokolwiek sobie wymyślisz, czy to będą aplikacje do astrologii, czy do przewidywania pogody, czy do tego, żeby przeprowadzić sesję psychoterapeutyczną w formie, jakby wiesz, z chatbotem, takie rzeczy się pojawiają. Ja serdecznie zachęcam Was do zerknięcia na stronę There's an AI for that, który jest takim agregatorem różnych rozwiązań, które się pojawiają. I dziennie tam się na, pojawia paręnaście, czasami parę nowych startupów dzień przez dzień, które oferują jakieś produkty. I one one to robią dla naprawdę różnych branż, więc próba zebrania kwintesencji z tego zależy oczywiście od przypadku użycia, który mamy, natomiast tempo jest przerażające. Trzeba mieć oczywiście w głowie, że większość z nich to tak naprawdę w tle korzysta gdzieś albo z GPT, tak? czyli korzysta z rozwiązania OpenAI albo innych rozwiązań, więc tam jest dużo kwestii, które są związanych z prywatnością. Co z tymi danymi się dzieje, jak one zostaną wykorzystane, więc trzeba mieć taką, trzeba być uważnym co do tego, czym się dzielimy z takimi serwisami, bo zazwyczaj one są bardzo świeże. Natomiast niektóre z nich działają całkiem, całkiem sprawnie. Niektóre wspierają marketing, inne wspierają sprzedaż, tak jak wspomniałeś, jakby wszystkie rzeczy związane z manipulacją językami, czyli z tak zwaną transformacją, bo one bazują teraz na tym wielkim boomie, który jest związany z dużymi modelami językowymi, tak, czyli LLM, tak jak GPT, BART i tak dalej. One w tej chwili wiodą prym, bo po prostu funkcjonują najlepiej. Natomiast tworzenie obrazów, zmiana obrazów, widziałem teraz taki bardzo ciekawy projekt, który był związany z tym, że było połączenie blockchainu i generatywnego AI, także będę gdzieś tam skakiwał więcej. Więc dochodzi znowu do takich przełamania baniek, że będą elementy pomiędzy nimi. Jest, jest jakby rozwój tego wszystkiego przyspieszył niesamowicie, a przez to, że my o tym rozmawiamy i trafia to do szerszej publiczności. Jeżeli się nie mylę, wczoraj, w momencie, kiedy to nagrywamy, powstało, zostało opublikowanych, bo to jest jakby istotne, ponad 100 nowych badań o samym uczeniu maszynowym. I jak się spojrzy na trendy tego, jak to przyspiesza, na przykład same publikacje badań, no to tak jak dziennie to było parę, paręnaście, jeszcze półtorej, dwa lata temu, tak teraz to jest ponad setka, więc wydaje mi się, że ta gorączka złota cały czas przyspiesza na chwilę obecną. Czyli tutaj też mówimy w ogóle o firmach, o których nie mamy pojęcia, że istnieją, uh -huh. a, a tworzą różnego rodzaju aplikacje, tak jak w App Store czy, czy w sklepie Play na Androidzie, rozwiązujące nam różne kwestie czy to automatyzacji zakupów chociażby, dodawania do koszyka tego co chcemy, nie wiem, tworzenia przepisów z tego co mamy w lodówce i wypluwania nam gotowców zero waste i to tworzą firmy w sumie które my znamy, czy może to jest tak jak z produktami typu, że mamy nie wiem, do wyboru pięć marek gumy do rzucia, a się okaże, że wszystkie należą do jednej firmy i tak samo jest z tymi aplikacjami znaczy... Trochę tak jest, że wszystkie z tyłu korzystają często z podobnych modeli, bo albo korzystają z modeli, wiesz, dużych firm typu GPT e, od OpenAI, albo korzystają z jakichś open sourceowych typu Lama, albo korzystają tam z Hugging Face A21. A to są takie typowe firmy, na które też zachęcam, żeby zwrócić uwagę, bo ta cała dziedzina tych. E, Firm, które tworzą te modele, które jakby są wykorzystywane przez bardzo różne jednostki, to się nazywa foundational models, czyli takie modele, na których. W bazie można coś zbudować. I teraz w zależności od tego, jaki to jest biznes, no jak wiecie, OpenAI dostarcza to w formie subskrypcji, to znaczy łącząc się i korzystając, płacąc im za interfejs programistyczny API albo za czata GPT możecie z tego korzystać i zbudować sobie swój produkt na szczycie tego. Inne sprzedają modele takie, które możecie sobie sami uruchomić, inne służą do tego, żeby takie modele przeuczać, bo bardzo często jak macie jakąś wiedzę ekspercką, która jest związana z waszą dziedziną, w której spędziliście 20 lat i macie unikalną wiedzę w tym zakresie, to nie chcecie taką wiedzą przecież podzielić się z takim OpenAI albo z innym Googlem, którzy wykorzystają to, co tam wrzucicie. Wtedy warto zainwestować w model lokalny, który przeuczycie. E, który albo ktoś dla Was przeuczy, bo takie usługi też istnieją, i będziecie mieli model, który będzie zawierał tą Waszą ekspercką wiedzę, który w jakiś sposób można potem dalej sprzedać. Więc dla mnie to jest megatrend o tyle, że mm, tak jak kiedyś powstawały systemy eksperckie, które starały się zawrzeć tą wiedzę ekspercką, tak teraz mamy do czynienia z kolejną generacją, w pewnym sensie modeli, które podpowiadają co zrobić czyli wspierają nas w podejmowaniu decyzji albo podejmują decyzje same co jest już trochę groźne z wielu względów ale na pewno przyspieszają w ten sposób pracę no i o ile na razie większość tych wyników przynajmniej z takiej mojej uproszczonej perspektywy jest letnia to znaczy patrząc na niektóre wyniki czy to nie wiem generacji marketingowej czy innych takich partii z mojej dziedziny czyli cyberbezpieczeństwa one są Często poprawne, czasami są zupełnymi ściemami, czyli są tak zwanymi efektami halucynacji, natomiast ludzie na razie robią to o wiele lepiej. Natomiast wyobrażam sobie, że istnieje jakiś rynek, gdzie takie letnie, średnie rozwiązania będą zupełnie wystarczające. Wyobraźmy sobie lektorów do, do podsumowywania spotkań, takich, które trwają, wiesz, godzinę na jakichś tam mitach, Teamsach czy innych zoomach. Wyobrażam sobie jakieś podsumowania albo ewentualnie streszczenia elementów, które nie muszą być idealne, ale zawsze można zerknąć do źródła, więc tego będzie coraz więcej, co będzie pewnie zwiększało naszą produktywność, bo dla mnie mega trend, z którym musimy sobie poradzić jako ludzkość, jest taka, taki, że mamy za dużo informacji do przetworzenia i potrzebujemy wsparcia w tym, żeby te informacje przetworzyć, a LLM-y bardzo sprawnie się w takim wspieraniu działają? No to fakt. W zasadzie człowiek jest wtedy taką funkcją decyzyjną na zasadzie, co robimy z tymi informacjami, a nie, że je zbieramy, analizujemy, układamy i jeszcze właśnie wyciągamy wnioski, podejmujemy decyzje, bo faktycznie tego jest bardzo dużo. Natomiast chciałem jeszcze zahaczyć temat, w którym też Nvidia czuje się całkiem nieźle, bo za moment przejdziemy do, do jeszcze może kolejnych spółek, ale jeszcze zostając przy Nvidia, to medycyna. Bo jakby nie patrzeć, chyba rozwój AI i taki, z którego my możemy skorzystać chyba najbardziej, co podniesie jakość, standard naszego życia, może i nawet długość w przyszłości, to jest właśnie zastosowanie sztucznej inteligencji w diagnostyce i w medycynie. I tutaj Nvidia, jak wiem, też radzi sobie naprawdę niesamowicie. Wiesz co? No, tu jest kilka jakby takich dziedzin, dookoła których Nvidia działa, ale to jest cały czas na zasadzie, że oni dostarczają, narzędzia. Bo Nvidia z, oprócz dostarczania tych rozwiązań dla healthcare'u to dostarcza tak naprawdę im możliwość przeliczenia czegoś. Czy to jest tam sekwencjonowanie białek, czy to jest analiza obrazów w stylu czy tutaj są jakieś anomalie na twoim płucu, jakieś wykrywanie nowotworów, to wszystko pod spodem wymaga mocy obliczeniowej. A to jest to, co tak naprawdę Nvidia tworzy, czyli budując te rozwiązania do przetwarzania dużej ilości danych. Oni po prostu wykrywają. A to, że to jest opakowane pięknie, w generowanie ładnych obrazków, czy w analizę anomalii w przypadku wykrywania jakichś nowotworów, czy ewentualnie to Amazon ma taką usługę Comprehend Medical, która polega na tym, że oni analizują na podstawie opisu lekarskiego, co jest jakiemuś człowiekowi, i tam analizują relacje pomiędzy zdaniami, to wszystko po prostu. Pod spodem wymaga mocy obliczeniowej, więc oni w tym, w tym wygrywają, i dla mnie to jest naturalne, że tworzą sobie nowe rynki, po prostu opakowując swój produkt, który jest no, mocą obliczeniową do przetwarzania dużych ilości danych, w różne bańki. Jasne. No to brzmi bardzo ciekawie i myślę, że na to też będziemy musieli zwracać szczególną uwagę w przyszłości, przynajmniej dla naszego własnego komfortu, bo nie ma nic gorszego niż termin na za pół roku albo za rok, a potem jeszcze termin do specjalisty, który ma nam określić, co tak naprawdę z badania wynika, bo dostać się na badanie to jedno, a dostać jeszcze opis badania to i, i konsultacje ze specjalistą to drugie. Więc y, trzymajmy kciuki za, za rozwój AI w medycynie i za implementację też tego w Polsce, to już tak pół żartem, pół serio, ale I jeszcze się wy, dzieje. jeszcze wyleczyć się to trzecie, wiesz, bo tutaj jakby jak spojrzysz sobie na taką ewolucję tego wszystkiego, to mamy do czynienia jeszcze z jakąś telemetrią. Ja tam na przykład korzystam z tego, żeby mierzyć sobie, jak działam i moim zdaniem im więcej będzie telemetrii, tym lepsze będziemy w stanie podejmować na podstawie dużej ilości danych decyzje, ja tak, no, moim zdaniem, zmierza ten wszechświat ku temu, że będziemy mieli coraz więcej połączonych danych. To znaczy w przyszłości wyobrażam sobie, że takie decyzje, które będą podejmowane na podstawie większej ilości danych, po prostu będą lepsze. Natomiast, żeby móc przetworzyć te duże ilości danych, no to coraz trudniej będzie to po prostu zrobić człowiekowi. Myślę, że, że dla większości ludzi najlepszym i tak sposobem na wyleczenie się to jest zacznij się ruszać i pij ponad dwa litry wody dziennie i będzie dobrze. I generalnie. Szybciutko, szybciutko, część chorób cywilizacyjnych mogłaby zniknąć w ten sposób, no ale ja nie jestem doktorem, tylko tak zasłyszałem. W każdym razie chciałem jeszcze przejść do kolejnej spółki, czyli do Google'a. Google, który miał taki trochę fallstart. Albo właściwie to też mnie bardzo interesowało, że no, OpenAI się pojawiło, tutaj Microsoft, szybka inwestycja w OpenAI, a tu nagle Google wyskakuje ze, ze swoim modelem, który jakby był trzymany w piwnicy, tam trenowany i nie do końca chcieli go ujawnić, no ale zostali zmuszeni, no wyszło jak wyszło. Natomiast no, teraz, jak wiemy, BART jest dostępny również i w Polsce od stosunkowo niedawna więc chciałem się ciebie zapytać jak to właśnie z tym Googlem było czemu oni tak długo czekali, zwlekali albo kiedy może planowali wypuścić Barda no i jakie są ewentualnie dalsze ich plany dotyczące tej działki biznesu Wiesz co, to nie jest tak, że Google spało, bo oni mają tego Google Braina, mają Deep Minda i ta technologia, która stoi za ich czatem konwersacyjnym, czyli Lambda ona została pokazana pierwszy raz w no, Dwa lata temu, tak, w 2021 roku. Yy, I podczas tego Google. z tego co mi wiadomo, tylko oni do tej pory nie opakowywali tego w taki sam produkt, jak OpenAI. Więc ja patrzę na tę historię tak, że w momencie, kiedy ChatGPT wyskoczył, bo był dostępny dla ludzi za darmo, co moim zdaniem było świetnym posunięciem, bo zebrali w ten sposób mnóstwo danych, rozbudzili wyobraźnię i trochę mi się wydaje, że dzięki temu w ogóle o tym rozmawiamy, że to trafiło do takiej szerokiej publiki, a nie tak jak te poprzednie modele, tak jak google'owe, One nie narobiły tak dużo szumu. Więc teraz trochę tę, tą, tą gorączkę złota, którą opisujemy, mamy moim zdaniem dzięki temu, że te modele typu GPT 3.5 są dostępne publicznie za darmo, więc Google musiał zareagować, no bo oni oczywiście przestraszyli się tego, że sprzedają atencję, tak? To znaczy, że oni sprzedają reklamy w wyszukiwarce, która jest obecnie najpopularniejsza na świecie. Więc jak ludzie znajdą odpowiedzi na swoje pytania już w takim chatbocie no to Google będzie niepotrzebne. Stąd ten taki ostry ruch pod tytułem: "Dobra, zwalniamy ileś tam tysięcy osób, przebudowujemy się, będziemy działali w tym kierunku. Pokażmy, że my też też potrafimy". Ja to tak czytam, to jest zupełnie subiektywne i pokazali barda, który nawet na prezentacji wyszedł średnio. W tej chwili Bard jest już dostępny chyba tam w 200 krajach, także jest dostępny w Unii Europejskiej. Na początku był duży strach o to, że no Bart prawdopodobnie będzie został powstrzymany ze względu na strach przed nadużyciami związanymi z przetwarzaniem danych. Google z tego, co kumam, ale nie jestem prawnikiem, więc zachęcam do użycia prawnika do tej analizy, no zastrzega sobie prawo, że te dane wykorzysta do czegokolwiek, więc jak to z darmowymi serwisami, nie do końca są darmowe, bo uczymy ich dalej tego, czego potrzebujemy i usprawniamy ich produkt, a także ich partnerów Oczywiście, dla uzasadnionych interesów. Więc Google jest trochę spóźniony, ale to ja zupełnie bym ich nie lekceważył, bo to jest dalej olbrzymia firma z olbrzymi możliwościami. Na pewno to jest trochę tak, że boją się stracić kawałek swojego rynku. I tak, jak sobie wyobrażam walkę takich dwóch gigantów na szczycie. To pozwól, że zwrócę jeszcze Twoją uwagę na zupełnie krok, który ma im podstawić po prostu kolano, i obydwoje mają się wywrócić, bo Facebook zrobił zupełnie coś odwrotnego. Facebook znaczy się Meta, Facebook wypuścił open source model, który nazywa się Lama, teraz już jest Lama V2, który właściwie nie jest tak dobry jak GPT-4, bo w tych wszystkich takich porównaniach syntetycznych on wypada parę procent gorzej. Ale jest zupełnie wystarczający dla wielu zastosowań i jest za darmo, i jest otwarty. Gwiazdka za darmo polega na tym, że tam chyba musiałbyś mieć 700 milionów użytkowników i wtedy musisz Facebookowi płacić, więc umówmy się. To nie będzie jutro. Więc wyobraź sobie, że teraz mamy coraz więcej takich modeli otwartych, z których właściwie każdy może skorzystać bez opłacenia. I nawet sam Altman stwierdził, że era wielkich modeli, takich, które mają bardzo dużo parametrów, kosztują dużo, żeby je wytworzyć. Powoli będzie się kończyła, bo będziemy mieli prawdopodobnie coraz więcej modeli dedykowanych, czyli, wiesz, modele, które będą wspierały Cię przy tym, jak prowadzić samochód, modele, które będą Cię wspierały, tak jak rozmawialiśmy w medycynie, i innych, i bardzo wiele innych, bo te ogólnego zastosowania po prostu są wielkie, wymagają dużych działań, dużych pieniędzy. Więc moim zdaniem to, co robi Meta, to, co robi Facebook, jest pięknym nogą w drzwi w tym całym rozwiązaniu. I chyba pierwszy raz w życiu kibicuję Facebookowi w tym zakresie. Też patrząc na to, jak to się rozwija, że mamy na przykład Google, a teraz jeszcze to za moment przejdziemy do Apple'a, no bo Apple też ostatnio stwierdził, że będzie rozbudować swój model. No to są generalnie czy, czy Meta, czy Google, czy Apple, to są firmy, które tak, no mają swoje systemy płatności. Możemy tam podpiąć karty, płacić Google Payem, Apple Payem. Aha. No, Meta też przecież na tym te, również pracowała, jeszcze próbując to łączyć z krypto. Mamy tam narzędzia do wyszukiwania, mamy narzędzia do planowania. Czy to nie będzie tak, że teraz toczy się walka o stworzenie takiej powiedzmy popularnej nazywanej super aplikacji, czy też super firmy, za pomocą której. Używając ich chatbota, zrobimy wszystko. Na zasadzie nie wiem, chcę pojechać sobie na jakiegoś Eurotripa. Zarezerwuj mi hotele. Opłać, zapłać mi tutaj za bilety. Przyślij mi je generalnie, tylko ja sobie nawet ich nie wydrukuję, przecież na maila mi je wyślesz. I gotowe. Trzy kliknięcia, 15 minut eurotrip na trzy tygodnie zrobiony. No to może zabrzmieć źle, ale powiem więcej. Słuchaj, mam dla ciebie świetną ofertę, gdzie zobaczysz reklamę, i ty, y, jakby jesteś manipulowany tą ofertą, jedziesz sobie na tego Eurotripa, wszystko jest w Twoim telefonie, wszystko jest już tak naprawdę załatwione, bo to zostało policzone, że na podstawie Twoich profilowania, tego, co masz na koncie, y, metody zakupowej, Twojego stanu emocjonalnego, który też tam można z czegoś wyciągnąć, że Ty to kupisz i po prostu pójdziesz gdzieś tam dalej. Więc mówiąc trochę o super y, aplikacji. Ja sobie to wyobrażam jako taką czarną dziurę, która musi zebrać odpowiednią masę danych. I jak już zbierze tą odpowiednią masę danych, to będziemy coraz bardziej od tego uzależnieni, bo to będzie najprostszy sposób, pewnie, korzystania z tego, z takiego ekosystemu. No bo jak będziesz w stanie zaspokoić większość swoich potrzeb życiowych, to dlaczego nie być do przodu w tym zakresie? Natomiast. Tak, mu zupełnie szczerze mówiąc, uważam, że postęp technologii nie jest taki szybki. To znaczy, ja nie przewiduję, że Google, czy jakiś tam Facebook, czy ewentualnie Microsoft będą w stanie zastąpić nasze, jakby zaspokoić nasze potrzeby i zastąpić ludzi w najbliższych latach. Tym bardziej, że niedawno w Chinach powstała nowa regulacja mówiąca o tym, że AI chińskie to nie może w żaden sposób obrażać partii. I w sytuacji, kiedy Będą jakieś rzeczy, które są przeciwko, to zarówno operator tego AI musi to zgłosić, że ktoś tutaj coś przeciwko robił, jak i ewentualnie w drugą stronę, czyli użytkownicy tych metod generatywnych muszą zgłosić, że ktoś tutaj coś niezgodnie z linią partii zrobił, i to będzie też ciekawe, bo będą powstawały nowe ekosystemy, pojawiają się prawa dookoła tego. Natomiast co do super aplikacji, no ona musi mieć też pewien swój zasięg. Dlaczego wspomniałem o Chinach? W Chinach taką super aplikacją jest WeChat, który jest właściwie, którego właścicielem jest firma Tension. I oni tam, jak pierwszy raz byłem u nich, jeżeli się nie mylę, w Szanghaju albo w Shenzhen, to byłem mega zaskoczony, bo oni byli super dumni z tego, że w jednej aplikacji możesz zamówić taksówkę, wypłacić pieniądze, pójść do lekarza, złożyć sprawę rozwodową w sądzie właściwie co chcesz. No, i oni nie dbają za bardzo o prywatność danych. Oni byli dumni, że to jest w jednej apce, a mnie to przerażało, że oni w sumie wszystko o tobie absolutnie wiedzą i są w stanie Cię idealnie sprofilować. Więc ja, z takimi moimi podejściami do tego, żeby w jakiś sposób jednak walczyć o swoją prywatność, uważam, że oddawanie tego do jednego koszyka jest bardzo ryzykowne, bo w ten sposób łatwiej manipulować takie osoby. Jeszcze zostajmy na sekundkę przy Applu. Czy. Mógłbyś coś więcej powiedzieć na temat tego, jakie są ich plany dotyczące AI? No bo to była w sumie taka nowość i w zasadzie to była ta no, największa firma świata, która została jakby z tym tematem albo ogłoszeniem tego tematu na sam koniec. Czyli mamy Metę, mamy Google, mamy Microsoft, no i teraz Apple też ze swoim tutaj modelem chce nam wyskoczyć. Czy, czy coś wiesz więcej na ten temat? Jaki jest ich pomysł na to? To wiesz co, Apple nie powiedziało zbyt wiele na ten temat. Oni powiedzieli, że zrobili sobie tam framework do uczenia, mają swój model, który na razie wewnętrznie wykorzystują i wygląda na to, że oni są bardzo Ostrożniej w tym temacie, tak bym powiedział, bo spekulacje idą w kierunku, że na początku będą korzystać wewnętrznie, później ich dział, tam Apple Customer Care, będzie z tego korzystał. To nie jest tak, że oni zamierzają teraz rzucać rękawice tam Microsoftowi, OpenAI czy, czy Google'owi. E, natomiast i to jest jakby to, co się dzieje. Więc nie wiemy na razie, w którym kierunku Apple pójdzie. Niektórzy nazywają to Apple GPT, ale nie wierzę, że będą chcieli iść w kierunku otwartej usługi. Raczej połączenie z ekosystemem. I teraz moje przewidywania, to nie są fakty, są takie, że oni mieli już Siri, który był świetnym no, speech to text, czyli przetwarzaniem, a także w drugą stronę text to speech. Mają podstawę, mają sporo danych, na których siedzą od użytkowników. Od lat pięciu czy tam siedmiu w swoich telefonach, a także w komputerach, znajdują się takie jednostki, które nazywają się Neural Engine, które wspierają przetwarzanie elementów związanych z uczeniem, ze sztuczną inteligencją. I te jednostki to jest jakby podejście od zupełnie drugiej strony. Bo zobacz, że jakby wszystkie te firmy inne technologiczne, one kupują od NVIDIA i jakby siedzą na danych, Google, OpenAI i tak dalej. A tutaj mamy Apple, który dawno temu zaczął już inwestować w takie jednostki, które zajmują się przetwarzaniem. Natomiast e, też mają oczywiście tam jakieś dane, natomiast nie mają jeszcze swojego produktu AI-owego. Więc trochę sobie wyobrażam, że gdybym był takim Applem, to szedłbym w kierunku dobra. Mam już świetnie rozwinięty ekosystem. Mam możliwość tego, że na tych urządzeniach będzie działały takie rozwiązania oparte o AI, no bo inwestuję w to przez lata w sprzęt. I teraz trzeba tylko znaleźć jakiś przykład monetyzacji tego. Więc moim zdaniem, w przyszłości to pewnie nie jest ten Apple GPT, jak to ludzie mówią, który będzie tylko tam botem transfer, trans, z kolejnym llm -em. To będzie wykorzystane, bo oni już mają te podstawy sprzętowe, z którego pójdą. W jaki sposób nie mam pojęcia, natomiast nie wierzę, że oni zupełnie odpuścili rękawice. To może teraz pomówmy trochę, czego nie robić, bo wszyscy się zachłysnęli czatem, zaczęli wrzucać różne rzeczy do niego. Więc, może, też chwilkę pomówmy o tym, jak on działa, na jakie podstawie on się uczy, też w sumie troszkę na bieżąco, choć nie ma dostępu do internetu, ma różne wtyczki, ale generalnie my też mu pomagamy. Więc, kilka może słów o tym, czego nie robić przy użyciu sztucznej inteligencji, aby na przykład jakieś wrażliwe dane firmy, bazy danych nie wypłynęły do szerokich odbiorców, którzy potem niechcący się o coś zapytają, czata. I czy były takie przypadki? No, przypadki były. Pierwszy to było na przykład OpenAI, które w kwietniu, jeżeli się nie mylę, mieli, mieli taką, taki błąd, który polegał na tym, że niektórzy użytkownicy widzieli historię czatów innych użytkowników. I okazało się, oczywiście po fakcie, że dotyczyło to tam 1,2%, więc no nie dotyczyło to wszystkich użytkowników, ale w tamtym czasie, jeżeli dobrze pamiętam, OpenAI miało około prawie 100 milionów użytkowników, co to jest, co przekłada się na ponad milion osób, które widziały historię innych. No i teraz wyobraźmy sobie, że tam są wrażliwe dane nie, bo, albo jeszcze gorzej dane, które są jakimiś danymi firmowymi czy jakaś własność intelektualna, to już po pierwsze brzmi jako masakra, więc ja bym zachęcał do tego, żeby nie dzielić się takimi danymi, bo z drugiej strony, drugie zagrożenie, te dane mogą być wykorzystane nie tylko tak, że wyciekną, to zawsze... Jakby jest ryzyko w internecie, ale mogą stać się częścią produktu, bo oddając informacje publicznie, to znaczy przekazując jakiejś firmie, ja mam takie obawy, na przykład czytając tam policji, które jest zawarte w bardzie, wy tak naprawdę informujecie ich o tym, co się dzieje, i jak potem wykorzystane to zostanie w jakimś modelu, no to nie, a będzie to jakaś wiedza tajemna, czy powiedzmy, wytworzona przez jakąś spółkę. To wyobrażam sobie, że ciężko będzie wygrać walkę o własność intelektualną, więc brzmi to trochę jak droga na skróty. Te firmy tym się żywią. Samsung zrobił wielką wpadkę, która polegała na tym, że właśnie któryś z pracowników skorzystał z czata GPT do jakichś danych, które były wrażliwe. No i w tej chwili jest to już tam zabronione, zablokowane. Natomiast to wszystko pokazuje, że no jesteśmy na pewnej granicy. Powstają nowe właśnie rozwiązania, które pozwalają na korzystanie z takich lub podobnych metod albo prywatnie, to znaczy ten Twój model nie jest publiczny i współdzielony z innymi, albo można zastrzec sobie w, w przypadku niektórych film, że hej proszę nie korzystaj z moich danych do przeuczania modeli, to znaczy poprawiania swoich usług albo możesz sobie takie modele sam postawić, takie open source'owe, oczywiście to jest najwięcej e, walki, najwięcej zabawy, no ale wtedy przynajmniej jesteś pewny, że to co tam się dzieje jest w Twoim zamkniętym otoczeniu. Więc mamy zarówno przypadki nadużycia, trochę mi się wydaje, że to są pierwsze przypadki. W marcu um, Europol informował o takim zjawisku, które będzie się nazywało Dark LLMs, czyli e, takie, wiesz, duże modele językowe, które są wykorzystywane w niecnych celach i rzeczywiście pojawił się pierwszy z takich modeli, który nazywa się Warm GPT, który gdzieś tam można sobie w darknecie kupić. I wykorzystać do tego, żeby robić lepszy phishing, lepsze kampanie dezinformacyjne itd. On nie ma ograniczeń, takich jak GPT, że na zasadzie, wiesz, powiedz mi żart, i tutaj grupa, której nie powinna się dyskryminować, albo napisz mi coś, co powinno skłonić użytkownika do podania loginu i hasła. Tam nie ma ograniczeń. Takie modele powstały, są sprzedawane, więc zgodnie z przewidywaniami, zawsze taka technologia będzie wykorzystywana przez dobre i złe strony. Nie da się tego centralnie ograniczyć. I to jest, myślę, kolejne zagrożenie, no bo dla nas wszystkich użytkowników pokazuje to tylko tyle, że no każdy kij ma dwa końce, tak? więc będzie ta technologia wykorzystywana tak, nie tylko do poprawy produktywności, zwiększenia marginesów itd., itd., ale także do tego, żeby oszukiwać po prostu innych, więc. To jest zupełnie naturalne i spodziewam się, że musimy być coraz bardziej wrażliwi na misinformacje, dezinformacje, czy też coraz lepsze maile phishingowe, które będą do nas docierać. No właśnie, chciałem też do tego tematu teraz jakby przejść, ponieważ jesteś również ekspertem od cyberbezpieczeństwa. Natomiast też rozumiem, że nie do końca takiego naszego bezpieczeństwa, że coś zobaczymy, gdzieś się klikniemy, ale mnie to bardzo zastanawia. No, mamy właśnie tak rozbudowane te mechanizmy dotyczące e, powiedzmy, przechodzenia przez różne treści w internecie, a tymczasem największe firmy w tego świata, które zresztą te narzędzia same oferują, nie są w stanie powstrzymać na przykład jakichś chatbotów od spamowania woli -E na Twitterze chociażby, czy tworzenia kontentu spamowego w komentarzach różnego rodzaju, czy tutaj nie ma jakiejś sprzeczności, bo wydawałoby się, mając taką technologię, że to jest klik i po sprawie, i nie ma chatbotów, które nas spamują? Moim zdaniem to jest konflikt interesów. Wprost. Jak spojrzysz sobie na to, co przyciąga ludzi do platform społecznościowych, to w większości przypadków to jest polaryzacja. Tym firmom, jeżeli bardziej będą popularyzujące treści, co wynikło już tam z tych Facebook-lików, no to algorytm je po prostu promuje, bo więcej osób odpowiada, kłóci się i tak dalej, a to powoduje, że ludzie zostają więcej na platformie, a to powoduje, że więcej płacą za reklamy, więc Facebook ma więcej pieniędzy. Dokładnie tak samo jest z Googlem. Na Google'ach, YouTube'ach tego świata pojawia się mnóstwo skamowych reklam. I teraz kto ma pieniądze na te drogie reklamy, no, bardzo często to są, nie wiem, oszustwa inwestycyjne, które bazują na tym, co akurat się dzieje dookoła. Baltic Pipe, coś tam, no jakby wymyślają nowe metody. Kolejna kampania skamowa teraz idzie a propos WordCoina, że hej, dostałeś tutaj WordCoiny, i kolejny, kolejny wszechświat, który moim zdaniem jest nadużywany. I teraz takie firmy mogłyby to ograniczyć, ale tną sobie gałąź, na której siedzą. Więc z moim zdaniem tam nie idzie zbyt wiele pary w to, żeby rozwiązać ten problem tak rzeczywiście, bo po prostu na tym zarabiają. Powstają zewnętrzne firmy i startupy, które starają się z tym walczyć. Ja na przykład ostatnio trafiłem na Filter AI bodajże. To jest taki startup, który zajmuje się łapaniem misinformacji, dezinformacji przez API. Nie są idealni, to jest jakaś tam pierwsza potrzeba. E, tego na pewno będzie więcej, będzie dużo rozwiązań tego typu. Natomiast, e, tak jak mówię, dla platform to niestety jest konflikt interesów, oni na tym zarabiają, oni nawet niestety tego nie ścigają, a gdzieś tam są osoby pokrzywdzone, które uwierzyły w jakąś inwestycję w kryptowaluty czy inne rzeczy i zostały oszukane. Więc niestety, no, ja jestem zupełnie przeciwny reklamom takim cyfrowym. Czyli no cały czas edukacja społeczeństwa pod kątem zagrożeń jest bardzo, bardzo potrzebna, bo ja nawet ostatnio natknąłem się na jednym z woli w mediach społecznościowych na pięknie przerobiony teleekspres, gdzie pan prowadzący swoim głosem opowiadał o super inwestycjach i leciał piękny pasek jeszcze, i był dorobiony do tego normalnie reportaż. Czyli. Ale jak pięknie zrobione, i za pomocą tej technologii, znowuż w niecny sposób przestępcy, bo co tu dużo mówić, to są przestępcy, są w stanie jeszcze lepiej podszywać się pod różnego rodzaju. Kampanię, bo przecież mnóstwo było kampanii z wizerunkiem znanych osób, czy też logami wielkich polskich koncernów, firm, że tam super inwestycja, kup akcje, polecam i ten i tamten. A teraz jeszcze do tego dochodzą materiały wideo, no, jeszcze wsparte dźwiękiem, więc to pole do oszustw, niczego w ogóle nie tutaj świadomych osób jest niestety. Przeogromne, i to właśnie tym bardziej boli, że na tych platformach no jedyne, co możemy zrobić, to zgłosić taką reklamę i to wszystko. I to jest, no niestety, przykre dosyć, myślę. Znaczy, jak spojrzysz, wiesz, na przepływ pieniądza, no to te platformy mają część udziału w takiej grabieży, i to jest po prostu ból w tym modelu finansowym. No bo no, ale dobrze. żeby nie było tak. Żeby nie było tak pesymistycznie, ale trzeba na, o tym pamiętać, że no niestety pole do tego typu nadużyć różnego rodzaju będzie ogromne, w tym momencie już jest. To może przejdźmy do czegoś optymistycznego. Jak ty widzisz, już podsumowując sobie nasze spotkanie, rozwój tej sztucznej inteligencji dla nas jako odbiorców końcowych, dla przedsiębiorstw, czyli co dobrego z tego może wypłynąć i czy da się to jakoś właśnie skwantyfikować, czy może tak ogólnie opowiedzieć, co fajnego w związku z tym się wydarzy dla ludzkości, na przykład w najbliższych pięciu latach, jakbyśmy mieli jakąś ramą czasową to spiąć. Z mojej perspektywy to nie da się przewidzieć, jak wiele rzeczy się zmieni, ale na pewno wiele się zmieni. Masz super precyzyjne roboty, które wiesz, analizują chwasty i precyzyjnie aplikują, aplikują herbicydy. Dostęp do edukacji jest coraz łatwiejszy, coraz łatwiej dostosować się do poziomu osoby, którą próbujesz wyedukować. Było, tak jak wspomniałeś tam, o ludziach, którzy robią pieniądze nagrywając YouTuby, TikToki automatycznie. Jest takie narzędzie, które nazywa się Hustle GPT, które polega na tym, że mówisz, jak tam tłumaczysz jakby temu modelowi, jak wygląda sytuacja, on ci mówi, jakie podejmować decyzje i jeden z gości na Twitterze już tam zrobił dziesiątki tysięcy dolarów. To trochę tak na, wiesz, hajpie poszło, ale tego będzie więcej. Na pewno będzie boom na robodoradców, to znaczy będziemy chcieli, żeby podejmować lepsze decyzje i to na różnych poziomach, przetwarzając większej ilości danych. Będzie tak, że będziemy mieli wsparcia dla automatyzacji tego, gdzie się robi rzeczy nudne, czyli wszystkie, wiesz, tam. Robotik, proces automation na pewno będzie lepsze, na pewno będzie tak, że ja się śmieję jak w tym memie. Hej, drogie GPT, napisz mi, proszę, do szefa maila z prośbą o podwyżkę, napisz trzy strony, a cztery, ładnie to uzasadni. Szef dostanie takiego maila, popatrzy, no nie, no za długie, nie, wklej to do czata GPT i zrób mi podsumowanie w dwóch zdaniach i być może będziemy żyli w takim nieubóstwie informacyjnym, ale jakby przesycie tego, co jesteśmy w stanie e, zrobić. Jest dużo takich synergii, których firmy poszukują, więc zresztą tak jak powiedziałeś o Microsoftcie i Copilocie w Office, Google też ma swoje AI, które stosuje do swojego do swojego elementu biurowego, więc każda z tych firm ma swoje plusy. Są ekosystemy mobilne, gdzie są. Microsoft jest oczywiście liderem aplikacji biurowych, natomiast będzie tych rozwiązań więcej. Rozwiązania, które automatycznie budują ci stronę, generują loga, zmieniają twój głos, generują nawet firmy teraz coraz, coraz lepsze. Myślę, że będziemy zaspokajać coraz więcej potrzeb, coraz taniej, bo nie będą wymagały ludzkiej pracy. Po prostu. Tak bym, tak bym to ujął. Oczywiście y, część tego ma y, taką swoją szarą stronę, albo nawet ciemną, bo często te firmy, które uczą te modele, tak jak modele na przykład, które generują grafiki, one korzystają z rzeczy, które są dostępne w internecie, czasem łamiąc licencje. Łamiąc licencje twórców, y, którzy nie chcieliby, żeby tam ich prace były wykorzystane, lub idąc nawet o krok dalej, y, w sytuacji, kiedy. Mamy do czynienia z jakimś, jakby z taką dużą firmą jak Google, który stwierdził niedawno, zmieniając swój regulamin, że oni mają prawo, jakby korzystać do uczenia modeli z wszystkiego, co jest w internecie. To pokazuje olbrzymią asymetrię i ten taki kapitalizm oparty na danych, gdzie ty, jako użytkownik, twórca, tak naprawdę nie masz za bardzo wielkich szans w starciu z taką firmą. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ja jestem wielkim fanem. Przełamania, to znaczy tego, że to coraz bardziej jako technologia pojawia się w naszym życiu, że coraz więcej osób potrafi z tego korzystać, bo nie ukrywajmy, dla wielu osób to jest duży przeskok, że hej, pewne rzeczy można zautomatyzować i zrobić łatwiej. Na pewno będzie to wpływało na gospodarkę, na pewno będzie to zwiększało produktywność, natomiast z drugiej strony, oczywiście, będziemy mieli do czynienia z bańkami informacyjnymi, bo weźcie pod uwagę, że to, jakie dane są wykorzystywane do uczenia i kto wybiera te, które są dobre, które nie, wynika z doświadczeń, wynika z opinii ludzi, którzy przy tym siedzą. Więc wyobrażam sobie, że będzie taka bańka, powiedzmy, zachodnia, będzie bańka jakaś tam azjatycka, i ludzie żyjący w tych bańkach, tak jak żyjący w różnych bańkach przy wyszukiwarkach, na przykład internetowych, będą mieli coraz trudniej się ze sobą komunikować. Miejmy nadzieję, że tutaj polaryzacja nie będzie miała tak dużych benefitów finansowych. Natomiast, tak jak z każdą nową technologią, Warto obserwować, ja jestem z tych early adopterów, to znaczy warto testować na sobie, sprawdzać z pewną ostrożnością, bo wydaje mi się, że to jest jedna z tych przemian, która będzie bardzo głęboko jakby socjologicznie wpływać na nasze społeczeństwo, a także na biznesy. Czyli finalnie nie pozostaniemy nic innego jak zapoznawać się z tym tematem, aby umieć z tego wszystkiego skorzystać, bo tych aplikacji jest cała masa. Już nawet nie mówię o tym, że czego by się tutaj nauczyć, żeby móc to tworzyć. Bo to już jest, najpierw mieliśmy jakby taki etap tworzenia stron internetowych. To tam każdy próbował sobie wydłubać jakąś stronę, e, czy grafiki, czy animacje, nie wiem, we flashu jeszcze kiedyś. Nawet sam robiłem i całkiem nieźle mi chyba szło. E, ale później, jak już weszły aplikacje, no to już to był taki przeskok, taka bariera, że jak teraz sobie zrobić samą aplikację, to już nie jest takie łatwe. No a teraz jak sobie zrobić samemu coś opartego o sztuczną inteligencję, to już w ogóle, czyli widać też taką chyba koncentrację tego wszystkiego, że jednak coraz to mniejsza ilość firm będzie wiedziała coraz więcej i to jest chyba nieuniknione. Znaczy, ja mam odwrotne spostrzeżenie, to znaczy AI, w sensie takie metody przetwarzania informacji, stają się coraz bardziej commodity. To znaczy mieliśmy na początku tak, że takie metody wiesz, były wykorzystywane przez badaczy, Lambda istniało parę lat, tych LLM-ów, GPT-3, GPT-2, one były wtedy jeszcze otwarte, w sensie GPT-2 można było sobie ściągnąć, wtedy OpenAI naprawdę było open, nie tak jak teraz. Więc w tej chwili mamy to coraz bardziej dostępne, bo pojawiają się nie tylko otwarte modele, z których możesz sobie skorzystać, no ale skorzystać z tego mogą tylko osoby, które się znają. Nie wiem, w AI Devs uczymy takich rzeczy, jak to zrobić. Natomiast będziesz miał potem coraz większą grupę ludzi, którzy są bliżej biznesu, a też chcieliby mieć, takie możliwości, więc one korzystają z usług firm, które na przykład przeuczają takie modele dla nich, albo serwują je dla nich, albo robią przetwarzanie. I właśnie ta pomiędzy dużymi firmami, a pomiędzy super specjalistami, którzy potrafią takie rzeczy zrobić, moim zdaniem, ta przestrzeń pośrednia. Będzie absolutnie rozkwitać, bo każdy będzie chciał mieć jakiś kawałek swojego tortu, ale nie każdy będzie miał możliwości, żeby wiesz, kupić sobie teraz Nvidia czy postawić data center, ale będzie różne elementy tego procesu, tak naprawdę, wyciągał na zewnątrz. Czy to właśnie przeuczanie, czy to serwowanie, czy dostarczanie jakby usługi na, na szczycie tego. Więc niezależnie, czy masz dane w swojej firmie, które możesz przekuć w pieniądze, czy raczej będziesz od drugiej strony, czyli będziesz budował jakieś rzeczy, bo jesteś w stanie zaspokoić potrzeby kogoś, kto nie potrafi, moim zdaniem to jest bardzo silny bodziec do rozwoju w tym zakresie. To będziemy go obserwować. Także Mateusz, ja to bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony dziś czas. No i mam nadzieję, że również gdzieś, kiedyś w przyszłości. Do zobaczenia i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki ślicznie. Do zobaczenia. Państwu także dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznawania się z kolejnymi materiałami CMC Markets. Wszystkiego dobrego.